Jestem dyrektorem Kolegium Europejskiego w Gnieźnie i zarazem Instytutu Kultury Europejskiej. Jesteśmy w murach Poznańskiego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i te wspomniane placówki są jego zamiejscowymi oddziałami. W Kolegium Europejskim prowadzimy kilka kierunków studiów, które skierowane są do młodzieży Gniezna, okolic, ale także i do młodzieży całej Polski. Są to przede wszystkim takie kierunki jak komunikacja europejska, bardzo nowoczesny, jedyny taki kierunek w ogóle w Polsce. Następnie mamy kulturoznawstwo, mamy również pedagogikę oraz politologię. Młodzież znajdzie doskonałe warunki do studiowania w Gnieźnie z wielu względów, między innymi dlatego, że dysponujemy fantastyczną wprost zapleczem socjalnym, zapleczem naukowym, zapleczem dydaktycznym i znakomitą kadrą naukową. Ta kadra naukowa to jest w tej chwili 27 pracowników naukowych. Natomiast jeśli chodzi o budynki Kolegium Europejskiego, tworzą one zupełnie odrębny kampus, w którym znajduje się bardzo nowoczesny gmach dydaktyczny, w którym w tej chwili przebywamy. Znajduje się tu również dom akademicki, czyli po prostu studencki akademik, sala gimnastyczna na wysokim poziomie oraz stołówka pełniąca funkcję w zasadzie takiej wewnętrznej restauracji. Studenci mają także do dyspozycji własny klub studencki, w którym mogą organizować imprezy, czy też spotykać się, organizować różnego typu spotkania. Obok Kolegium Europejskiego, w gmachach, w których jesteśmy, działa Instytut Naukowo-Badawczy o nazwie Instytut Kultury Europejskiej. Chciałbym zaprosić młodzież nie tylko z Gniezna, okolic, Poznania, ale z całej Polski do studiowania w Gnieźnie, bo to naprawdę się opłaca w sensie atmosfery, w sensie kierunku studiów, w sensie pomocy materialnej, jaką studenci tutaj u nas uzyskują. Ale przede wszystkim, co chyba dla młodzieży jest niezwykle istotne, chciałbym podkreślić niezwykłą dynamikę życia studenckiego w Gnieźnie. Nasza młodzież studencka potrafi znakomicie się bawić. Jest to grupa młodzieży niezwykle kreatywna. Organizują studenci szereg własnych imprez, które wzbudzają nasze prawdziwe uznanie. Do tych imprez należy zaliczyć Noc Uniwersytecką. Jest to wydarzenie, które powtarza się co roku, organizowany jest w marcu, adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gniezna i cieszy się nieprawdopodobnym wprost powodzeniem. Do nas tu, na teren kampusu, ściągają dosłownie setki mieszkańców Gniezna i nie tylko mowa jest o młodzieży, bo również i przedstawiciele średniego i starszego pokolenia, po to, żeby bawić się razem ze studentami tutaj w naszym obiekcie. Poza tym studenci zyskują ogromne możliwości kontaktu z pracownikami z Poznania, którzy tu przyjeżdżają na zajęcia, albo studenci mogą pojechać również tam, takie zajęcia również organizujemy. No i w naszych czasach rzecz niesłychanie istotna to jest możliwość studentów wyjazdu za granicę. Aktywnie realizujemy program Erasmus, podpisujemy umowy z różnymi uniwersytetami na terenie Europy, w krajach takich jak powiedzmy Szwecja, czy Dania, czy Niemcy, czy Włochy, dokąd wyjeżdżają nasi studenci, aby tam studiować. Takie studiowanie może objąć jeden semestr lub dwa semestry i z reguły wywiera to na tej formacji duchowej, intelektualnej, kulturowej każdego z młodych ludzi ogromne wprost wrażenie, ogromny wpływ, ponieważ po prostu kontakt ze światem innym jest zawsze pożądany.